Spotkania tu bądź na Volley Mostir Sieradz z WKS-em Wieluń w fazie play-off od samego początku należą do emocjonujących i atrakcyjnych. Po dwóch pierwszych meczach, które odbyły się w Sieradzu, stan zwycięstw był remisowy i być może wszystko rozstrzygnęłoby się w Wieluniu. Pierwszy set sobotniego meczu zaczął się lepiej dla Sieradzan, którzy wygrali 25-21. Tubądzin Volley w tej partii stracił jednego ze swoich kluczowych zawodników. Przy stanie 20-17 kontuzji doznał Bartosz Łazarowicz, który nie dokończył spotkania. Druga partia zaczęła się remisowo. Przy stanie 7-7 gospodarze zdobyli 5 punktów z rzędu i prowadzili już do końca seta. Ta partia zakończyła się wygraną WKS-u 25-19, a zakończył ją autowy atak Łukasza Reichelta. Trzecia część spotkania zakończyła się wygraną Tubądzina Volley 25-22, a zapewnił ją as serwisowy Patryka Smęckiego. Czwarta partia, a zwłaszcza jej końcówka, trzymała w napięciu fanów obu drużyn. Walka była zażarta i zakończyła się na przewagi. Lepsi okazali się Wielunianie, którzy wygrali 26-24 i sobotnie starcie zakończyło się w piątym secie. Tiebreak rozpoczęli z wysokiego C Sieradzanie. Choć przewaga się stopniowo zmniejszała, to goście nadal prowadzili. Atak Krzysztofa Porady i autowy blok WKS-u zadecydował o wygranej Sieradzan 15-12 i całego meczu 3-2. MVP spotkania został Patryk Smierski. A Tubądzin Volley Mostir Sieradz był pierwszym zespołem, który pokonał WKS w ich hali. Niedzielne spotkanie potoczyło się znacznie gorzej dla zespołu prowadzonego przez Patryka Spychałem. Pierwszy set wygrali gospodarze 25-20, choć Sieradzanie wybronili dwie piłki setowe WKS-u. Druga partia należała do Wielunian, którzy budowali bardzo wyraźną przewagę. W końcówce była ona dwucyfrowa. Ostatecznie Tubądzin Volley przegrał 25-14. Trzecia część spotkania budziła najwięcej emocji i zakończyła się na przewagi. Lepsi w końcówce byli podopieczni trenerów Marcina Krysia i Leszka Pałygi, którzy wygrali 26-24 i tym samym całe spotkanie 3-0. Po czterech spotkaniach tej pary nadal mamy remisowy stan zwycięstw 2-2. O tym, kto awansuje do turnieju półfinałowego, zadecyduje piąte spotkanie, które odbędzie się w Sieradzu w środę 31 marca. Triumfator środowego meczu w turnieju, który odbędzie się od 9 do 11 kwietnia, zmierzy się z innym zespołem z grupy trzeciej drugiej ligi, SMS PZPS Spała, który pokonał Czarnych Rząśnia. Na zwycięzcę pary Tubądzin Volley Mostir Sieradz kontra WKS Wieluń czekają również zwycięzcy dwóch par z grupy drugiej, Legia Warszawa Kamper Wyszków i SMS PZPS II Spała, Sparta Grodzisk Mazowiecki.